na koncercję. Prawda? I to spotkanie również się zakończyło niczym, ale mówię z przeprosiem, ale tak jest. Ono się nie zakończyło niczym, ponieważ inicjator tego spotkania, który głównie zakłady chemiczne Police, był jakby organizatorem i inicjatorem spotkania, liczymy na to, że na tym spotkaniu, jak będą wójtowie gminy, no, wójt gminy Stepnica, burmistrz gminy Goleniów, burmistrz Polic, prezydent Szczecina, kilku posłów, to no to to gremie podejmie jakąś decyzję i sfinansuje tę przeprawę. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, aby samorządy finansowały tego rodzaju przedsięwzięcia. To jest zadanie państwa i państwo musi tę przeprawę sfinansować. Oczywiście przy udziale środków Unii Europejskiej. I to spotkanie się tak no, po prostu zakończyło niczym. No, zakończyło się tym, że jest kolejna koncepcja opracowana przez zespół no, architektów, profesorów i w tej chwili mówi się już o budowie tunelu. Rzekomo zostało to wybrane jako tunel ta przeprawa. Natomiast, proszę Państwa, ja wyszłem z tego spotkania bardzo zawiedziony, ponieważ nic nowego się tam nie dowiedziałem. To było kolejne spotkanie, które nie przyniosło nic. Nie posunęło o nawet pół kroczku tego tematu. Są to olbrzymie pieniądze. Nie chcę mówić tutaj jakie, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to są bardzo duże pieniądze. Spór się również toczy już również i o to, bo dzisiejsza droga Święta Goleniów, tamten kawałek tej drogi jest drogą wojewódzką od strony Polic. Też dochodzi droga wojewódzka, więc Skarb Państwa tutaj się broni, nie może finansować budowy drogi wojewódzkiej, musi być to droga krajowa lub autostrada. No więc problem od wielu lat, mówię, nawet się rozbija o to, że nie można z tej drogi, z tych dróg zrobić, podnieść kategorię do drogi krajowej. Po prostu no nic się nie zmienia, pozostaje to wszystko w sferze rozważań, dyskusji, polemiki, rozważań dziennikarskich, politycznych, a sprawa się nie posuwa do przodu ani do pół kroku. To są inne pytania do sprawozdania. Proszę. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest efekt spotkania z Eneą w sprawie konserwacji oświetlenia, czy obniżenie na oświetlenie, czy tam były negocjowo niższe stawki. Tak, proszę Państwa, udało się wynegocjować stawki, dlatego że my płaciliśmy rocznie, miesięcznie, przepraszam, bo to się płaci miesięcznie, już za konserwację oświetlenia ulicznego ponad 6 tysięcy złotych. W wyniku negocjacji doszliśmy w tej chwili do 3,5 złotych. Ponieważ to jest taka opłata ryczałtowa. I polega to na tym, że Enea sobie wymyśliła, że w tej opłacie będą też zawarte takie czynności, jak na przykład wymiana słupa, czegoś tam jeszcze, kabla, linii napowietrznej. Więc jak to protestowałem, te negocjacje, to spotkanie, które tu piszę, to jest spotkanie po kilku miesiącach różnych wymian pism, bo ja zaproponowałem i w końcu to zostało przyjęte, że jeżeli będzie trzeba wymienić słup, no to wtedy podpiszemy umowę zlecenie i Enea wymieni i gmina za to zapłaci. Natomiast jak jestem tutaj 10 rok grudnia, no to jeszcze słupa oświetleniowego nie wymienialiśmy. Więc dlaczego mamy płacić ryczałtem za coś, co rzadko albo bardzo rzadko się zdarza. I stąd ta opłata zeszła dosyć na się w dół. Wiem, że dyrektorowi Enei, panu dyrektorowi Kozłowi, też tak chyba odniosę wrażenie, bardzo należało na kontynuowanie twardych negocjacji, ponieważ od któregoś tutaj miesiąca, już nie pamiętam, ale w trakcie tego roku
nie będziemy już płacić i podpisywać umowy z Enerą, Enera operator, a z nową spółką, która jest działa w ramach spółka w ramach Enei, która nazywa się Eneros. Czyli znowu będą zmiany umowy, bo Eneros będzie stawiał nowe warunki, inne prawdopodobnie, będzie dążył znowu do podniesienia tych opłat. Także, proszę Państwa, to jest tak, że w Enei dzisiaj to już oni sami się gubią. Od czego, jaka spółka jest? Tam jest spółek, Enero operator, Enero przesyłowy, jakieś Enero tego, tamtego, Eneros, jeszcze inne. Oni po prostu już sami nie wiedzą. Wewnątrz firmy pracownicy się gubią w tej strukturze, spółek, spółeczek. Udało się na razie, ale jak długo nie wiem. Dziękuję. Jeżeli jesteśmy przy temacie energii, to gmina Stępnica przystąpiła do tej grupy energetycznej. Czy to już funkcjonuje? Czy zakończyły się już negocjacje i podpisane są umowy na obniżenie tych stawek energetycznych? To akurat nie są negocjacje, tylko to był przetarg. My jesteśmy zobowiązani jako samorząd, jako gmina, raz na 4 lata co najmniej przeprowadzić przetarg na zakup energii. A w związku z tym, że gdybyśmy jako gmina, no, są takie przykłady, że gminy samodzielnie próbowały prowadzić przetarg na zakup energii, to nikt do tego przetargu nie staje. To są dla takiej Enei, czy grupa Energa, czy jakieś tam inne wpływy. To jest dla nich po prostu, nie warto w ogóle się tym zajmować. I w związku z tym utworzyliśmy grupę kilku gmin. Na czele tej grupy stanęła gmina Gryfice i został przeprowadzony przetarg na zakup energii dla tych kilku gmin. No więc wygrała ten przetarg grupa energetyczna ze Skarżyska Kamiennej i mogę powiedzieć, że myśmy zyskali, że możemy, bo to jest oczywiście umowa, będzie podpisana tylko na jeden rok, bo żadna grupa energetyczna nie chce w ogóle mówić o jakiejkolwiek umowie na 4 lata czy 3, tylko na jeden rok, to nie wiadomo, jak te ceny energii będą się szatowały. I krótko mówiąc, my na tej operacji, na ten pierwszy rok, na ten rok będziemy płacić za energię elektryczną około 11 tysięcy złotych, tam małym paczkiem mniej. Oczywiście to jest wyliczenie szacunkowe, bo przecież nie wiemy, ile wiemy, dlatego szacunkowo wiemy, ile energii zużywamy na oświetlenie uliczne. Oświetlenie czy zabezpieczenie naszych budynków komunalnych, szkół i to wyszło około 11 tysięcy mniej. Natomiast praca jest przeogromna, bo my mamy około, no tu pani Grażyna ma lepiej wie, bo prowadziła te wszystkie sprawy, ale około 60 chyba umów, gdzie wszystkie umowy dzisiaj mamy, ponad 60 mamy podpisane z Enerą. Czyli teraz należy wypowiedzieć umowy, podpisać umowy z grupą energetyczną Skarżysko-Kamienna. To będzie trwało gdzieś no, co najmniej ze 3 miesiące, bo to się tak nie da. Więc rok czasu będziemy mieć i później już tak no, w połowie tego roku następnego trzeba będzie ogłaszać nowy przetarg. Bo zostaniemy, prawda? Skończy nam się ogłoszona umowa. No i co? No niestety są takie przepisy, które wynikające z prawa zamówień publicznych i my jesteśmy zobowiązani przestrzegać i przestrzegamy, ale niektóre są naprawdę pozbawione bez sensu. To tyle. Proszę, postawimy informacje. Ja mam jeszcze takie pytanie. 13 stycznia odbyło się spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. Czy przy tej okazji został może poruszony temat bezdomnych osiedlowych kotów? Przy tej okazji były poruszane temat kotów generalnie. Akurat, szczerze mówiąc, miastanie nie poruszały kotów na osiedlu, a no, rozmawialiśmy o kotach, które dzisiaj funkcjonują w porcie rybackim, w porcie przeląkowym. Natomiast, proszę Państwa, no cóż, my do końca marca musimy, to znaczy Urząd Gminy, Wójt Gminy, musi Radę Gminy przedłożyć projekt uchwały, który będzie przyjmował program ochrony w ogóle, program no, przede wszystkim ochrony, opieki nad zwierzętami
w Londynie i nie tylko, no powiedzmy na Gdańsku. I w ramach tego programu, oczywiście dzisiaj też przeprowadziłem dwie rozmowy, musimy na przykład mieć zabezpieczone miejsca, w których na wypadek, żeby ktoś się znęcał albo nie dożywiał zwierzęta domowe, więc ja muszę mieć zawarte takie porozumienia, gdzie te zwierzęta, bo mogę wydać decyzję o zwierząt, ale muszę gdzieś się umieścić, więc już takie dwa miejsca mamy. Jeżeli chodzi generalnie o koty, proszę Państwa, to w tym programie będę Państwu proponował, to Rada przyjmie w uchwale, żeby no, koty bezdomne przede wszystkim sterylizować, a koty kastrować, a kotki sterylizować. I to jest wszystko. My dzisiaj nie ma w Polsce żadnych schronisk, które by przyjmowały koty. Po prostu to nie funkcjonuje. My mamy dzisiaj olbrzymi problem. Jeżeli, proszę Państwa, schronisko, z którym dzisiaj mamy podpisaną umowę, jest w Białogardzie, schronisko animals, jeżeli to schronisko, bo jest w tej chwili w trakcie procedury odwoławczej, krótko mówiąc, lekarz powiatowy weterynarii w Białogardzie zamknął to schronisko, wyrzucając tam pewne uchybienia w tym schronisku. I 22 lutego ma być decyzja lekarza wojewódzkiego. Kiedy lekarz wojewódzki przywróci to schronisko do funkcjonowania, no to będziemy mieć dalej umowę. Jeżeli zamknie, czyli ten właściciel schroniska animal nie przystosuje do wymogów dzisiejszej ustawy, to proszę Państwa mamy problem, ponieważ prawdopodobnie będziemy musieli znaleźć w naszym budżecie na ten rok około 80 tysięcy złotych, żeby wejść do schroniska w Olczewie. To jest jedyne schronisko, które na tym terenie naszego województwa zostało jeszcze. To jest schronisko prowadzone przez gminę Olczewo, Kamień Pomorski, Bolin i jeszcze chyba i Nowogrodz. I oni stawiają taki warunek. Proszę bardzo, my was przyjmiemy, ale u nas PiS-owo wynosi na dzisiaj 70 tysięcy złotych i później składka miesięczna ileś tam złotych i za każdego psa, którego byśmy tam ewentualnie dostarczyli do schroniska, płaci się chyba 2,5 tysiąca złotych. I to są takie perspektywy. Natomiast nie ma żadnych szans, proszę Państwa, żeby wejść do schroniska w Szczecinie i nauczyć się Stargardy. To jest realne, niemożliwe. 26 lutego w sali Sejmiku Wielkiego jest takie spotkanie, które organizuje pani poseł Magdalena Kogan i tam będą też przedstawiciele różnych stowarzyszeń właśnie w zakresie ochrony zwierząt. Będą samorządowcy, no zobaczymy co tam, może jakiś pojawia się pomysł. Myśmy również myśleli taki pomysł pojawił się ze strony właśnie Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt w Wolnowie, żeby Kogar wybudował schronisko dla zwierząt. Oczywiście przy udziale finansowym gmin, czy gmina Golenio, przy udziale innych gmin naszego powiatu. No to wiecie, to jest koszt no co najmniej około 1 miliona złotych. To są, proszę Państwa, tematy niełatwe, bardzo trudne. No ale musimy z takimi tematami również się powiedzieć. Myślę, że je rozwiążemy. Ja myślę, że proszę Państwa, kot na osiedlu, jeżeli on będzie nawet bezdomny, zestabilizowany czy wykastrowany, to on sobie poradzi, a poza tym myszy, gryzonie, inne pojedynki, które tam na pewno żyją, taki kot ma szansę to likwidować, łapać, z tego to jest jak jego natura. Na pewno jest to nierealne, proszę Państwa, żebyśmy wyłapywali koty i komukolwiek oddawali jakiekolwiek schroniska, jest to po prostu nierealne, to w Polsce nie funkcjonuje. Nie tyle. Dziękuję. Proszę Państwa. Ja chciałam tylko zapytać o problem tych bezdomnych psów. Jak to jest skala na rok ilości tych bezdomnych psów? W naszej gminie jest pośrednio, proszę Państwa,
średnio, tak powiedzmy, jakby brał pod uwagę ostatnie 5 lat, to jest średnio 70 psów. To są przeważnie psy, które są poprzestane, przywiązywane do drzew, przy drogach, prawda, podrzucane do wsi. No, ja wiążę duże nadzieje ze współpracy właśnie z tym towarzyszeniem, które powstało tutaj na naszej gminy. W wyniku tego spotkania mamy wstępne określenie jakieś plany wspólnego działania, przede wszystkim w zakresie szukania adopcji. Także, tylko że proszę Państwa, adopcja wiąże się z tym, że jeżeli to jest pies młody, to mamy doświadczenie, my dużo psów żeśmy oddali w wyniku adopcji. Jeżeli ktoś jest młody, zdrowy, to łatwiej jest znaleźć kogoś, kto tego psa przygarnie i go ma. Prawda, dalej jest. Natomiast jeżeli to jest pies chory, stary, niestety taka jest brutalna prawda, że trudno jest znaleźć kogoś, kto go adoptuje. Więc pozostaje szkolnictwo. Ja liczę na to, zresztą w tym programie, który będę Państwu proponował do przyjęcia, no będę proponował na przykład, że osoba, która adoptuje psa z terenu naszej gminy, psa podrzuconego nam, no, była zwolniona z podatku za psa dożywotnie, tak długo jak ten pies żyje. W tej chwili jest 2 lata. No ja myślę, że wspólnie z tym stowarzyszeniem, bardzo fajnie mi się z nimi rozmawia, bo to są ludzie, którzy szukają rozwiązania problemu. I zawsze łatwiej jest wspólnie problem rozwiązać, niż stawiać tylko zarzuty jakieś. Natomiast tutaj akurat te panie z tego stowarzyszenia apelują również, że być może u której z nich jestem mówi nazwiska, bo może za wcześnie stworzymy jakiś taki punkt przechowywania tych psów. No, przeważnie chodzi o psy, które są do czasu uzyskania adopcji. Te panie się zobowiązały, że będą nam bardzo intensywnie pomagać w szukaniu osób, które adoptują te zwierzęta, te psy. Także no, ja w sumie to jestem zadowolony, że to stowarzyszenie powstało. A jeszcze odnośnie kotów, a można by było w jakiś sposób wesprzeć, bo tu przy porcie, tak, opiekują się tymi kotami wolontariusze. Czy istnieje jakaś możliwość wsparcia tych wolontariuszy takimi, nie wiem, karmami, rzeczami, typu kotami? Też sterylizują. Też sterylizują. Tam było tam pytanie właśnie z tego stowarzyszenia, nie? Żeby jakąś zbiórkę zrobić zimą. Tak. I są takie zbiórki na przykład organizowane? Nie, ale by to się kupowali, prawda, także to może Pani to jest dobra. Pani Iwano, zapraszam, obecnie u mnie jest plakat, wybiliśmy plakanie, może Pani zamówić paczkę makaronu, bardzo proszę jej zostawić. Proszę, czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę, przechodzimy do punktu 5, wnioski i zapytania radnych, mam od razu wszystkie odpowiedzi na wnioski, proszę. Ja tutaj odnajdujemy przed komisję, na tym, którą mieliśmy w komisji społecznej, tam była mowa odnośnie przeznaczonych pod chodnik w Żarnowie, jest Pan Przewodniczący Rady Powiatu i wiem, że mógłby wyjaśnić kwestię tych działek, nie widzieliśmy, się wrzucić. Zaraz się prośbą o udzielenie głosu Panu Przewodniczącemu. Czy kwestii działek ja nie wyjaśnię, bo te działki są własnością przyjąć. Ja mogę tylko wyjaśnić, w czym jest problem. Proszę Państwa, z wieloma gminami powiat prowadzi wspólne inwestycje dotyczące chodników. Jest to może dla mieszkańców gminy do końca niezrozumiałe, że znowuż gmina wspiera powiat. Natomiast trzeba mieć świadomość, że powiat goleniowski jest w pierwszej dziesiątce powiatów o największej ilości dróg. Mamy 680 km dróg powiatowych. Bardzo dużo przechodzi przez miejscowości i zaległości historyczne w braku infrastruktury, tu chodzi o chodniki, jest bardzo dużo. Dlatego też tropem pan wójt Wyganowski przetarł szlak wspólnej inwestycji w Łące i w Racimierzu i tym tropem, dokładnie takimi samymi porozumieniami, realizujemy wspólne inwestycje z gminą Goleniów, z Osiną. Maszewo również się zgłasza.
I tylko właśnie we współdziałaniu można w sposób szybki poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, właśnie budując oczekiwane te chodniki. Dlatego to współdziałanie, myślę, że jest konieczne. Gdyby tego współdziałania nie było, oczywiście powiat by realizował swoje zadania, tylko te zadania byłyby rozłożone na wiele, wiele lat. Po prostu byłaby zwyczajnie rzecz biorąc kolejka i jakiś odcinek chodnika byłby może realizowany w 2020 czy 2030 roku. Powiat przeznacza na inwestycje drogowe tak mniej więcej około 2 milionów złotych. Utrzymanie zimowe, to tak dla ciekawości, to jest około 1 milion złotych. Nie wiem, jak się zakończy ta zima, ale mniej więcej tak co roku jest zakładane. Więc 2 miliony złotych inwestycji to tak naprawdę to nie jest dużo, bo wspólny, panie wójcie, koszt tej inwestycji, którą planujemy w Żarnowie, to jest około 300 chyba tysięcy. Czyli... Znaczy, wiesz, ja musiał przypomnieć, że tak, mieliśmy łąki, ten chodnik w Rasimierzu, w łące zajmowaliśmy, jakby strój przymierzył. Strój przymierzył, tak. I powiat, i minister infrastruktury, i gmina. Natomiast później, w następnym roku, zrealizowaliśmy chodnik w Miłowie wspólnie z powiatem, chodnik w Obusławie wspólnie z powiatem, chodnik w Stepnicy wspólnie z powiatem. I no, tak jest, jak pan przewodniczący mówi. Natomiast ten chodnik, który w Żarnowie, na wyliczeniach, no taki bardzo szacunkowy, bo to dopiero można będzie po wykonaniu projektu dokładnie wyliczyć koszty, no to może być nawet około 600 tysięcy złotych, dlatego że być może w niektórych miejscach trzeba będzie przesunąć płot. No, być może gdzieś tam będzie coś trzeba w ziemi przesunąć, bo to przecież tam są media, tam jest kanalizacja, wodociąg. To jest trudno dzisiaj bez projektu technicznego no, mówić o kosztach. Dlatego my w budżecie naszej gminy zabezpieczyliśmy 800 tysięcy bodajże, 600 tysięcy złotych na 800. Dobrze pamiętam. 800 na dwie inwestycje. Gdyby starostwo wykonało dokumentację techniczną na Żarnowo i dokumentację techniczną na Stepniczkę w kierunku oczywiście Czarnocina, to my jesteśmy jako gmina w stanie wziąć na siebie wykonanie tych chodników, czyli przetargi, prawda, nadzór techniczny. Jesteśmy w stanie, no ale... Tak będzie, panie Wójcie, właśnie chciałem wyjaśnić, czym jest problem. Właśnie problem polega na tym, żeby przeprowadzić skutecznie tą inwestycję, konieczne są oświadczenia od mieszkańców, którzy nie dość, że wyrażą zgodę, żeby przez ich kawałek posesji czy też działki była prowadzona jakakolwiek inwestycja, to również jest prośba, aby zgodzili się mieszkańcy na niewystępowanie, nieroszczenie sobie praw odszkodowawczych. Często pewnie zdarza się, że niektórzy mieszkańcy nawet nie wiedzą, że ta działka gdzieś tam zalega bliżej drogi, no ale odszkodowania mogą być po prostu skuteczne i wtedy to wielokrotnie czy kilkakrotnie może podrożyć po prostu taką inwestycję. I teraz pan Ozimek, naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, regularnie z nim rozmawiam, ja powiem tak, postępów w tych oświadczeniach w spływaniu, ja rozmawiałem z nim mniej więcej gdzieś w listopadzie, na ten temat to do dnia dzisiejszego postępów w spływaniu tych oświadczeń nie ma. I trzeba mieć świadomość, że dopóki tych oświadczeń nie będzie, no to nie będzie mogła ruszyć inwestycja, ponieważ nie będzie można wykonać inwestycji, która będzie groziła, że będzie później trzeba wypłacić odszkodowania za te działki. I tak, dotyczy sprawa w Żarnowie, dotyczy 30 działek. Problemu by nie było, gdyby ta działka miała jednego właściciela. Bardzo się zdarza, że działka ma nawet 3, 4, 5 właścicieli. W poniedziałek oglądałem całą teczkę dokumentacji, to się przeraziłem, jakie to jest skomplikowane. Te 30 działek dotyczy 61 osób. I z tych 61 osób, tak, dopiero spłynęło 29 zgód. 29 zgód spłynęło do powiatu odnośnie wyrażenia zgody i niewystępowania z roszczeniami odszkodowawczymi. Problem będzie z kilkoma działkami, bo sprawa dotyczy, tutaj pan Ozimek mi tłumaczył, 15 małżeństw, gdzie jedno
jak to się mówi, tak, no po prostu nie żyje i muszą być postępowania spadkowe. Pięć osób, właścicieli działek, nie żyje, dodatkowo pięć osób, jest brak postępowań. Jedna osoba, nie wiem nazwiska, od razu mówię, proszę się mnie nie pytać, bo nie mogę nawet wiedzieć takich rzeczy. Jedna osoba się nie zgodziła, nie wyraziła zgody na dzień dzisiejszy. Tak? Odszkodowania, jeżeli by pan Karol, rozmawiałem w poniedziałek i pan Karol mówił, że jest ustawa, specustawa, która może wywłaszczyć, tak? No ale wywłaszczyć to znaczy, że zapłacić odszkodowanie, tak? Postępowanie trwa i wywłaszczenie również trwa. Pan Oziemek mi wyliczył mniej więcej całość inwestycji w metrach razy cenę ewentualnych odszkodowań z tamtego roku. No to wyszło, że same odszkodowania by za ten odcinek w Żarnowie wyniosło około 100 tysięcy złotych. Same odszkodowania. I teraz tak. Na spotkaniu w sierpniu pan Ozimek, naczelnik, kiedy był z panem Kuliniczem, wtedy nie było na tym spotkaniu, twierdził, że przekazał tak na spotkaniu osobom zainteresowanym te oświadczenia. Dla osób, których nie było, zostały przekazane sołtysowi, który członkowi Rady Sołeckiej, który zobowiązał się, żeby to rozniósł. Ze względu na to, że nie spływały te oświadczenia do powiatu, 28 września widziałem na własne oczy zwrotki pocztowe. 28 września do wszystkich tych osób zainteresowanych zostały wysłane drogą pocztową prośbę z wypełnieniem tego oświadczenia, podpisanie i zwrócenie. Do osób, które nie odebrały z jakichś przyczyn, ponieważ nie były odebrane z poczty, były w kolejny raz wysłane prośby o te oświadczenia. No moją prośbę pan Ozimek przygotowuje i w ciągu najbliższego 10 dni będą do tych osób, które nie dały znaku, nie odpowiedziały, będą jeszcze raz wysłane do wszystkich, jeszcze raz będą wysłane, tak? Moja propozycja jest taka, i tutaj nie ma pani sołtys, żeby zaangażowała się, bo to najbardziej by wypadało Rada Sołecka, tak? Oprócz tego, że są te oświadczenia, prośby o oświadczenia wysyłane, no ktoś musi, nie wypada po prostu pójść. Urzędnikowi z powiatu no nie wypada chodzić i prosić po domach, tym bardziej, że on nie zna tych ludzi. Więc najbardziej by pasowało, tak mówiąc kolokwialnie, żeby ktoś z Rady Sołeckiej po sąsiedzku przeszedł, że to jest dla wspólnego dobra i tak dalej, żeby to było zrobione. Na pytanie moje, bo był na tym w naszym takim nieformalnym spotkaniu również pan starosta i wicestarosta, bo tak jak się spotykamy, to zawsze w takim gronie. Zapewniam i mówię, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ta inwestycja ruszyła w ciągu najbliższych kilku tygodni i była zakończona. Jest tylko problem jeden tych oświadczeń. Koncepcja, widziałem na własne oczy, to też potwierdzam, jest koncepcja przygotowana, rozrysowana, to jest taka duża płachta, tam te malunki geodezyjne, że tak się wyrażę, są naszkicowane chodniki. Pan Ozimek się wyraził w ten sposób, że to nie jest zarzut absolutnie, ale tutaj dzwonił dwukrotnie, żeby uzgodnić tą koncepcję i odzewu nie było, ale koncepcja jest przygotowana i teraz można byłoby ewentualnie, mówił mi, że można byłoby niektórych tych zgód zrezygnować, tylko by trzeba było uzgodnić tą koncepcję i to nie może powiat zrobić, tylko musi to gmina zrobić, bo gmina będzie fizycznie tą inwestycję prowadziła i to gmina musi pokazać, że tu możemy iść po prawej stronie, tu zrobimy przejście na drugą stronę, tu i tak dalej, i tak dalej. Więc to koncepcja jest przygotowana. Koncepcja to jest taki materiał pomocniczy dla przyszłego projektanta, który będzie to wykonywał. No i tyle. No. Aha, i najważniejsza rzecz. Z tych 30 działek, jak powiedziałem, że jest kilku właścicieli wypisanych, to na te 30 działek pan Ozimek ma pełnych zgód tylko na 6 działek. 21 osób odpowiedziało, ale odpowiedziało na przykład na część i tak dalej, tak dalej. Ale żeby mieć świadomość, to z tych 30 działek jest pełnych 6 zgód. Czyli na 6 działkach można prowadzić inwestycje. Nie ma najmniejszego, jeszcze raz powtarzam, problemu, żeby w 2012 roku za kilka tygodni ta inwestycja ruszyła. Jest problem tych zgód. Powiat, pan starosta, zapewne chętnie, bo pan Karol mówił, że też jest wniosek komisji. Nie wiem, nie pamiętam, której mi mówiłeś.
zaproszenie. Oczywiście pan przyjedzie, nawet być może z panem naczelnikiem Wydziału Geodezji tutaj i porozmawiać. Natomiast nie może się powiat narażać na jakiekolwiek odszkodowania. Po prostu, no, a również jesteśmy nauczeni z różnych tam stron powiatu gojowskiego złymi doświadczeniami i musicie państwo zrozumieć, że nie można wyjść i zrobić komuś przysługę i później po prostu płacić odszkodowania. Jeżeli by to jeszcze dotyczyło jednej osoby, to wiecie państwo, to jeszcze tam 2 czy 3 tysiące, nie wiem, 5 tysięcy to można zapłacić, ale kiedy się sąsiedzi dowiedzą, że komuś się zapłaciło, to zaraz wycofają oświadczenie i będą, że tak, rzecz to jest naturalna. Tak? Wszystkie gminy, które prowadzą wspólne inwestycje w sprawach chodników na terenie powiatu gdańskiego, dokładnie w ten sam sposób po prostu działają. Gmina Osina mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęła te działania. Już wiem, że już mają pełne te oświadczenia, już są przewiezione, już będzie robiona dokumentacja. Dzisiaj pan Ozimek pojechał na spotkanie z... już nie pamiętam miejscowość, ale w gminie Goleniów. I też sołtys Jarosławska się zaangażowała i pomagają i też już są zebrane. Także będzie to za kilka dni, tutaj pani Aneta, za kilka dni otrzymają mieszkańcy, tak? No i proszę jakoś, nie wiem, zadziałać po prostu i to można, nie wiem, 2 tygodnie zebrać i tak dalej. Także to tyle. Rozumiem, że pani sołtys dostała tę listę, tak? Z tymi osobami, które jeszcze nie złożyły się. Ja z panią sołtys rozmawiałem w listopadzie. Ja nie chcę tu na nikogo zwalać winy, proszę tu nie zrobić. Ja 11 listopada czy 12 listopada będąc w Żarnowie rozmawiałem z panią sołtys. Dałem do siebie ten numer telefonu. Powiedziałem, że w każdej chwili mogę się spotkać, nie dlatego próbowałem ją, żeby przyjechała do Goleniowa, żeby ją narażać na koszty, tylko tam wygodnie mi jest się spotkać, bo mogę wziąć pana Ozimka, który przyjdzie z teczką dokumentacji, czy cała Rada Sołecka i tak dalej. Prosiłem również o zaangażowanie. Ja mógłbym taką listę, wiecie państwo, otrzymać zapewne, gdybym chciał. Natomiast ze względu na ochronę danych osobowych, ja wolałbym tego nie robić, ale oczywiście, jeżeli wójt jako współuczestniczący przy tej inwestycji zażąda taką listę, to taką listę otrzyma i tak dalej. Także, a pani sołtys mogła zadziałać. A pani sołtys wówczas otrzyma drogą oficjalną od pana wójta i to już jest inna sprawa. Tak? Natomiast ja nawet, przyznam się szczerze, mówię, nawet nie wiem, kogo ta jest jedna niezgoda. Nawet mówiłem, że panu Zimek, że mi nazwiskami nie mówię, bo ja po prostu nie tylko co do zasady, aby poprawić bezpieczeństwo, zależy mieszkańców, a nie tam, żeby nastawiać jednego mieszkańca przeciwko drugiemu. Także myślę, że to są takie informacje z poniedziałku, proszę państwa, czyli najświeższe. Proszę państwa, ja się w jednym tutaj wypowiedzi pana przewodniczącego zgadzam. Oczywiście, tylko uważam i to, co teraz mówię.